trzeci festiwal podróżników Stodroga we Wschowie Gala. Zaczynamy. Wyróżnieniem na naszym festiwalu są bardzo prestiżowe, niefinansowe. Są to statuetki kazików podróżników. Są to cztery równorzędne wyróżnienia. Po kolei Krzysiu Tarka za pokaz Kambodża, życie po polach śmierci. Alicja Rapasiewicz dostała wyróżnienie, która opowiadała o dwóch twarzach Pamiru. Po raz kolejny dostał wyróżnienie Piotruś Strzeżysz i po raz pierwszy dostała wyróżnienie Kamila Kielar. Krzysiek Tarka, wschowianin, bo pewnie wszyscy wiedzą, ale warto to podkreślić. Jury tutaj było jednomyślne. Tak, jury dostrzegło i nie tylko jury fakt, że Krzysiu przeobraził się z turysty w podróżnika. Tak został nie tylko przez jury, ale też, jak wiemy, są tutaj podróżnicy czy organizator innego festiwalu, który uważa, że śmiało Krzysiu powinien zgłosić się do niego na festiwal i ta prezentacja jest bardzo dobra, więc jest progres i my to chcieliśmy dostrzec. Dostrzegliśmy i chcieliśmy to w ten sposób docenić. Również przyznano nagrodę publiczności. Kto ją otrzymał? Tak, różnica była niewielka, dwa głosy, tak trochę déjà vu, bo w zeszłym roku zdaje się, że też różnica była niewielka. Wygrała Ania i Marcin Szymczakowie. Oni pokazywali pokaz dotyczył Gruzji i Armenii. Oni dzisiaj na ceremonii zakończenia nie byli, pojechali szybko do Warszawy, więc bardzo daleko, a malutkie dzieci, Jasiu jest 7-miesięcznym synem, więc nie dawał im za bardzo spokoju, chcieli wrócić w bezpiecznych godzinach. Maciu. Nie wiem, co się teraz robi. Jeszcze jedną obietnicę, deklarację, zapowiedź, zobowiązanie i tak dalej należy zrobić. Otóż, szanowni państwo, myślę, że pomożecie mi, naszemu samorządowi i wszystkim innym wspierać tych pięknych, wspaniałych, super ludzi, aby odbywały się kolejne edycje tego festiwalu z jeszcze większym rozmachem, z jeszcze większą ilością uczestników, z jeszcze większą porcją wrażeń. Ta czwarta, piąta, 20, 40, nie wiem, 156 edycja Stodrogi ciągle przed nami i tego wszystkim państwu życzę, aby wytrwać, aby tej pasji starczyło, a dopóki jest taka publiczność, to myślę, że właśnie tak będzie. Dziękujemy.